więc jakby wyjechałeś na trawę, to miałeś w trawie, miałeś ciepłe, więc to wszystko zależy od tego, w którym momencie Demonoje odpadł. Startujemy do tego wyścigu, trochę nas przetrzymały światła, kierowcy dość późno wystartowali u nas. Matię wyprzedza Skiadra i to jest manewr udany, Dax troszeczkę się obija o Skiadra, tam zamieszanie z tyłu. Jakieś Alfa Romeo, jest to Marian, dość szeroko. Zamieszanie, 5 pozycji, aż zdobył Needy. 7 stracił Jacobix, on już jest na samym końcu z jakimiś problemami. Przebija nam się Jumon, a właściwie broni. No teraz atakuje Demano, więc gdzieś tam się kręci. Zobaczmy, Kubas atakuje MKD. Jest to manewr udany. Bardzo blisko wewnętrznej się teraz trzyma Kubas. MKD musi odpuścić. 4 pozycje zdobył Kubas względem startu. TNS opuszcza sesję gry. 8 pozycji już zdobył Needy, jest już 9. Stracił 4 Mironim, 3 Drive Master. Jacobix stracił 5 pozycji, ale już na początku miał ich straconych 7, więc wyprzedził Everilesa i Jacobixa. Everiles dość nisko. Pierwsza kara Marian dzisiaj, a Jacobix bez uszkodzeń, więc żaden kierowców raczej nie zawita. Mekic się rozbija. Oj, tutaj oj, oj. Walczył razem z Birorimem w i ostatnim zakręcie. Samochód bezpieczeństwa na torze. Z powodu wypadku Metita, no nie wiem, czy to było konieczne. Metit już przecież wrócił na tor. Skiadri, Matię sobie falują, a Dax idzie prosto. Taki trochę Kimi Raikkonen z niego tutaj. Tak, zobaczmy, Matię odpalił już i odskoczył Skiadrowi. Żadnego większego błędu. Metit, tam kolizja, Pablo, Jumon, o matko święta. Pablo, kara przejazdu przez aleję serwisową za kolizję z Metitem. Jumon kompletnie obrócony. Everiles już w boksie, Metit i Pablo również w boksie. Zobaczymy dalej, Kubas tutaj walczy z Kwiatosem. Zobaczymy, który z nich tutaj wyjdzie zwycięsko i to Kwiatos znajduje się aktualnie z przodu. No ale będzie się mógł wciskać Kubas? Nie, jednak Kubas się nie planuje wciskać. Kwiatos poleciał w żwir! Kwiatosa. Także... musi teraz uważać. Oj, jak wjechał nam idealnie na tor, ale na szczęście stał się duchem. Szczerze trochę denerwuje mnie to, że kierowcy stają się duchami, bo przez to czasem podejmują głupie decyzje. Metit się rozbija. Samochód bezpieczeństwa. I Drive Master się rozbił tutaj na ostatnim zakręcie. Chodź, zobaczymy, bo może tutaj Matię uciekać. Dax już się przymierza do Skiadra i możliwe, że będzie próbował zaatakować. Tutaj na dojeździe do czwórki i wciska się. Już myślałem, że o, jest kontakt Matię między Daxem a Skiadrem, ale Dax przed Skiadrem. Ale i Demano się wciska Skiadrowi, także jeszcze on będzie próbował wykorzystać tą sytuację i tutaj objeżdżać chce od zewnętrznej, jednak no nie udaje mu się. Jeszcze była ta łatka, która zwiększyła jakby kary za ścinanie przy samochodzie bezpieczeństwa do tego stopnia, że kierowcy nie dostawali kary za wszystko. Skiadry jak objechał dwóch kierowców, jednak nie, zobaczmy Dax w kanapce. Matię i Skiadr. No matko, co tu się wydarzyło. Ale zobaczmy, Iwo będzie próbował wcisnąć się Marianowi. Jadą koło w koło i wyprzedza Iwo Mariana. Iwo wykorzystuje to i wyprzedza Mariana. Tutaj mamy zbyt dużo walkę na to, żeby się skupić dokładnie na jednej. Kwiatos wciąż z Matię, Ziut walczy z Kubasem. Ale ciężko się skupić na jednej walce. Tak dużo się dzieje na ten moment. Everiles zbliża się do Jumona i Iwo próbuje się trzymać blisko Everilesa. Stracił i tutaj Marian atakuje Demano! Demano był w boksie? Tak, dość szeroko Marian i dogonił Mariana. Demano jest pierwszy do tego zakrętu. Bardzo dobrze sobie tutaj poradził na zakładkę z Marianem. Tak, jechał z Demano w koło i mam wrażenie, że Jumon mógł go tak troszeczkę przymknąć. Dax natomiast próbuje ataku po zewnętrznej. Oj, nie wiem, czy to nie będzie manewr udany. Jadą teraz koło w koło. Jest Dax przed Demano. Bardzo ładny atak tutaj wykonał kierowcy Williamsa. Dax także jedna kara, także oboje mają po tyle samo. Także tutaj ta walka to zobaczmy, MKD walczy z Mironimem. Mironim wyprzedza MKD, a Jumon spycha się z Demano.
Dziwne to skrzydło w samochodzie Renault, mam wrażenie, tylnie. Jumon po zewnętrznej i jest to kontakt niczym Albon i Hamilton, tylko to Demano na tym też traci. Uszkodzona lotka, Mironim jest trzeci. I nie musi walczyć ani z Jumonem, ani z Demano, więc otwiera mu to, mam wrażenie, autostradę po zwycięstwo. Dax będzie atakował Nidiego, Nidi nie ma DRS-u. Swoją drogą Mironim chyba sporym szczęściem musi mówić. Dax, jaki dive-bomb! Jaki dive-bomb tutaj! Ale no, wyprzedził, chociaż ledwo, teraz stracił, ale prawie wyprzedził MKD. Ersów obu samochodach. Matię jedzie dalej, cały czas bok z Marianem. Zobaczymy, kto wyjdzie z tego zwycięsko. No oni tutaj do ostatniego Jumon z Karą, Mironim wygrywa. Jadą dalej. Mironim spada na trzecie miejsce. Zobaczymy, jak się zmieszczą w tych ostatnich zakrętach. No i Matię jednak z tyłu za Marianem. Ale błąd Mariana. Marian z problemami, teraz foto finish. Zamyka. Ale Matię, ci ktoś miał mniej kar, wskakuje na czwarte miejsce. Pablo. No i zobaczmy tutaj już ostateczne wyniki. Dax przed MKD, następny jest Mironim, który no świetnie zdecydował się, żeby zmienić te opony na softy, na ten ostatni stint. Potem czwarty Maty, który tak naprawdę mógłby wygrać ten wyścig, gdyby nie ta sytuacja ze Skiadrem. Potem piąty Nidi, świetnie utrzymał się na tych zużytych oponach pośrednich. Jumon, szósty, siódmy Marian, ósmy Pablo, który też z wieloma problemami dojeżdża w punktowanej dziesiątce. Kwiatos, 9, 10 Demano, Pechowy jest tak naprawdę jeden z największych tego wyścigu, 11 Everiles, 12 Mister Ziut, 13 Iwo, 14 Greg Dagre, 15 Skiadr, też wielki Pechowiec, 16 Jacobix, 17 Kubas, 18 TNS, 19 Drive Master i 20 Meti.